Dzieciata było. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele. Sprowadza nas tutaj dzisiejsze święto, które jest jednocześnie świętem kościelnym i narodowym. Te święta są nierozerwalnie ze sobą złączone. Bogu Rodzica, ostoja wolności naszej Ojczyzny, w dniu 3 maja jest szczególnie czczona. 3 maja 1791 roku dla narodu polskiego był Dniem Świetności. Sejm 4-letni rozpoczął reformy, utworzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Ukończył swą działalność wspaniałym dziełem, który była Konstytucja 3 maja. Wprowadzało ono Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw. Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili Polacy, była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Niestety, nie było nam dane długo się nią cieszyć. Została obalona przez zdradę i podstęp Targowicza. Nie udało się do niej powrócić, ponieważ słaba Rzeczpospolita Szlachecka upadła w 1795 roku i przez 123 lata na mapie Europy nie było państwa polskiego. Dzisiejsza rocznica uchwalenia Konstytucji skłania nas do refleksji i do zadumy. Każdy z nas, Polaków, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie. Czy w głębi serca każdy z nas, każdego z nas, tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie? Dziś jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki, jeśli wszystkim nam zależeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju każdego małego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Na przestrzeni wieków jako naród potrafiliśmy się jednoczyć w siłę oraz powstawać ze zniszczeń. Każdy dzień naszego życia to nowe wyzwania i pokonywanie trudności życia codziennego. To od nas zależy, w jakim otoczeniu będziemy mieszkać, żyć i pracować. Pamiętajmy więc o tym nie tylko w dniu Wielkich Świąt Polskich Patriotów oraz Wielkiego Święta Polskiej Myśli Konstytucyjnej, ale również podczas każdego codziennego dnia pracy. W pochodzie ku lepszej przyszłości nie zapomnijmy o tak ważnych elementach jak lokalna historia, duma narodowa i wartości ogólnoludzkie. Dziś bowiem to właśnie patriotyzm i świadomość narodowa dają nam naszą własną tożsamość i chronią przed zatraceniem anonimowym tłumie świata. Dbałość o lokalną historię i nasze małe ojczyzny staje się więc szczególnie istotnym elementem zachowania pamięci o tożsamości narodowej. Święto Konstytucji 3 maja to jedno z tych świąt, które powinny jednoczyć Polaków. Bez wspólnej pamięci i symboli wspólnota narodowa, a również nasza lokalna, nie przetrwa. Tą oczywistą prawdę rozumieli nasi przodkowie, gdy ponad 200 lat temu szlachcic wspólnie z magnatem i mieszczaninem wiewatowali po uchwaleniu Konstytucji 3 maja.
Oni zrozumieli, że tylko wspólnie działając, jednocząc się pod podziałami, w końcu XVIII wieku, większymi niż współczesne, tylko wspólnie działając pro publico bono, mogą uratować dobro najważniejsze – Polskę. I do tych wspólnych dążeń, jednoczących Polaków ponad podziałami, odwołano się już w wolnej ojczyźnie w 1919 roku, gdy ustanowiono święto Konstytucji 3 maja. Moi drodzy, wyciągnijmy teraz naukę z naszej historii. Również my, mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego. Kluczem do współpracy powinno być dobro mieszkańców powiatu. Szanowni Państwo, drodzy goście, na zakończenie chciałbym podziękować księdzu kanonikowi Sławomirowi Majszakowi, proboszczowi parafii pod wezwaniem Świętej Maryi Panny w Olsztynie za odprawianą mszę świętą. Jakże wspaniałe, patriotyczne, pouczające kazanie. Serdecznie dziękuję przybyłym na mszę i uroczystości samorządowcom szczebla powiatowego i gminnego, kombatantom i sybirakom, pocztom sztandarowym i grupom młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, druhom strażakom, ugrupowaniom politycznym, przedstawicielom banków, przedsiębiorców, placówkom kultury. Korzystając z okazji, dziękuję także za zaangażowanie młodzieży gimnazjalnej, szczególnie tej z gimnazjum nr 2 w Olsztynie, młodzieży ponadgimnazjalnej, uczniom szkół podstawowych, harcerzom. Serdecznie dziękuję za pomoc dyrektorowi i pracownikom Olsztyńskiego Domu Kultury, Powiatowej Olsztyńskiej Orkiestry Dentej. Dziękuję za uwagę i za dzisiejszą obecność w tym symbolicznym miejscu. Wszystkim życzę miłego i radosnego świętowania. Dziękuję. Części artystycznej przygotowanej przez uczniów gimnazjum nr 2 w Olsztynie pod kierownictwem pana dyrektora Mariusza Urbana. Moja ojczyzno, opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. A jeśli historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź wiernych mi najwierniejsza i weź mnie sobie do serca. Brawo!